człowieka, to teraz kurwa będzie przyszła. Żaden człowiek nie wie, ile czasu będzie żyć. Każdy zakłada, że będzie żyć długo i szczęśliwie, ale nikt nie wie, ile będzie naprawdę żyć. Nie wiesz, czy zostało ci kilka godzin, czy jeszcze 50 lat. Dlatego to, co tutaj słyszysz, jest absolutnie najważniejsze ze wszystkiego, co w swoim życiu usłyszałeś. Niezależnie od tego, czy masz dzisiaj 5 lat, 15, 40 czy 73. Niezależnie od tego, ile masz lat, to, co słyszysz tutaj, jest warte tego, byś się nad tym zastanowił. Bo może my teraz ciebie okłamujemy, ale jeżeli mówimy prawdę, jeżeli to wszystko, co do ciebie mówimy, jest prawdą, to jeżeli nie znasz Jezusa, to jesteś w niebezpieczeństwie. Jeżeli nie znasz Jezusa, to jesteś w niebezpieczeństwie. Mówię ci to teraz. Jeżeli nie znasz Jezusa, to jesteś w niebezpieczeństwie. Można go znać. Można go poznać. Dlatego, że on nie jest daleko. On nie jest daleko. Jest napisane, że Jezus jest Słowem Bożym. On jest Słowem Bożym. On jest wcielonym Słowem Bożym. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to przyjrzyj się, jaki jest Jezus. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to poczytaj sobie, co robił i co mówił Jezus, to się dowiesz, jaki On jest. Możesz poczytać o Nim na kartach Biblii, jaki był i co mówił, i co robił, gdy chodził po tej ziemi. Ale On dzisiaj jest tutaj obecny, tu i teraz, w swoim duchu. Jest teraz obecny tutaj, w swoim duchu, w Duchu Świętym. I możesz poznać Boga, jeżeli otworzysz swoje serce. Jeżeli otworzysz swoje serce i szczerze zawołasz do Niego, On Ci się objawi. On Ci się objawi. Jeżeli szczerze zawołasz do Jezusa, jeżeli poprosisz Go, żeby przyszedł do Twojego życia, On przyjdzie. Dlatego, że On jest dobry, dlatego, że On jest wierny. Doświadczyłam Jego dobroci i doświadczyłam Jego wierności. Doświadczyłam Bożej mocy w swoim życiu. I wiem, że On jest realny. I wiem, że nie ma niczego, co mogłoby się równać. Not now. Just a second. No. Możesz doświadczyć Boga. Możesz Go doświadczyć. On nie przychodzi do ludzi pysznych. Nie musisz być nikim wielkim. Nie musisz być nikim uczonym. Wystarczy, że będziesz miał szczere, pragnące serce. To jest wszystko, czego potrzebujesz. Szczere, pragnące serce i z tego szczerego, pragnącego serca, jeżeli zawołasz do Niego, On przyjdzie do Twojego życia. Jezus przyjdzie do Twojego życia. Doświadczyłam Jego wierności. Doświadczyłam Jego mocy. Wiem, że życie z Bogiem to jest przygoda. Wiem, że życie z Bogiem to chodzenie w ponadnaturalnym. Bóg to nie jest jakiś nudziarz gdzieś daleko. To nie jest jakaś abstrakcyjna postać, której nie wiadomo, o co chodzi, czy w ogóle jest i po co jest. Bóg jest dobry. I bycie z Nim i życie z Nim jest przygodą. Autentycznie jest przygodą. Przygodą. Nie wiem, czy kiedykolwiek sięgnąłeś do Biblii, ale zachęcam cię. Poczytaj sobie Dzieje Apostolskie. Jak wyglądało chodzenie z Bogiem tych ludzi. I Bóg się nie zmienił. Chodzenie z Bogiem dzisiaj jest pełne przygód. Ale zaczyna się od tego, że człowiek ukorzy się przed Nim. Wyzna ten swój podstawowy i tak naprawdę jedyny grzech, który go oddziela od Boga. A mianowicie niezależność i egocentryzm. Zaczyna się od tego, że człowiek przeprasza, że żył bez Boga i ukorzy się przed Nim. Uwierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i uczyni Go swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz szczerze, z głębi swojego serca, przejdziesz ze śmierci do życia.
Uwierz w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Przeproś Go za to, że żyłeś bez Niego, że żyłeś w niezależności od Niego. Wyznaj Mu, że wierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. To jest wszystko, czego potrzebujesz, by mieć życie wieczne. To jest wszystko, czego potrzebujesz, by mieć życie wieczne. To jest takie proste. Taka modlitwa zajmie Ci 10 sekund, 15 sekund, a zmieni wszystko. Zmieni Twoją wieczność. Zmieni Twoją wieczność. Bóg jest dobry. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Jeżeli przyjdziesz do Niego, On przyjdzie do Ciebie. Jeżeli Ty zrobisz krok wiary do Niego, On zrobi krok wierności do Ciebie. Nie pożałujesz. Nie ma lepszej inwestycji w wieczność, niż powierzyć się Chrystusowi. Nie ma lepszej inwestycji w wieczność. On wraca na tę ziemię. Wraca już niedługo, jako potężny Bóg i sędzia. A dzisiaj, póki jesteś w drodze, możesz się pojednać z Bogiem. Możesz przyjąć zastępczą ofiarę Jezusa. Ty zasłużyłeś na śmierć, ale On poniósł tę śmierć za Ciebie, tak byś Ty nie musiał ubierać. Przyjmij to. Przyjmij to z sercem, szczerze, a będziesz zbawiony.